Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Damiano dla projektu Find Yourself. Witam was w serii pytań i odpowiedzi. Jakiś czas temu dostałem pytanie od Damiana. Damian, mój imiennik, zadał fajne pytanie. Nie przedłużając wstępu, czytam i lecimy, jak zwykle, z tematem. A co powiedziałbyś o sytuacji, kiedy posiada się wrażliwy ośrodek kary i nagrody i takie intelektualne orgazmy mogą spowodować wielką chęć powtarzania tego i prowadzić do uzależnienia od doświadczeń duchowych? No, temat uzależnień jest dosyć rozbudowanym tematem, można byłoby poruszać go z wielu różnych punktów widzenia, bo mamy uzależnienia chemiczne, mamy uzależnienia biologiczne, mamy uwarunkowania kulturowe, mamy jakieś zachowania, które sprawiają, że wyrządzamy sobie ból, albo innym ból, albo mamy różnego rodzaju tendencje do nadużywania niektórych substancji, które z pozoru dają nam szczęście, ale jak się tak przyjrzymy, to okazuje się, że potem tego szczęścia nam brakuje, bo mamy góry i doły, tak jak w przypadku każdego uzależnienia właściwie jest. Damian pyta o intelektualne orgazmy. To, jak ja rozumiem intelektualny orgazm, to jest takie podniecanie się jakimiś ideami, pomysłami, wiedzą i nie tylko samo podniecanie się tą wiedzą, ale również pozostawanie tylko przy wiedzy, bez jakiegokolwiek działania. Czyli to tak jakbyśmy na przykład spędzali całe dnie oglądając YouTube'a, oglądając różne poradniki rozwojowe, duchowe, może jakieś, nie wiem, sportowe na temat odżywiania też, związane z dietetyką czy z psychologią, ale nic byśmy jako tako nie robili. Chociaż to się rzadko zdarza, bo zazwyczaj jak już się usłyszy jakąś informację, to przynajmniej człowiek coś tam próbuje, nie? Nawet jeżeli z małym skutkiem słabo mu to wychodzi, to i tak zawsze się coś próbuje, bo ta informacja i tak w jakiś sposób wpływa na nasze myślenie, no i sprawia, że chcemy się zachowywać tak, a nie inaczej, jakbyśmy chcieli zmieniać nasze zachowania, nie? I Damian tutaj naprowadza na uzależnienia od duchowych doświadczeń. Wiecie, ciężko jest się uzależnić od duchowych doświadczeń z tego względu, że one jak przychodzą, to zazwyczaj pozbawiają człowieka części jego ego i część uzależnień po prostu odpada. Ja tutaj widzę bardziej taką negatywną tendencję do chęci przebywania ciągle w tych stanach, dlatego olewa się życie codzienne i robi się wszystko, żeby troszeczkę tak na skróty przebywać w tych stanach, tak? Przykładowo może unikasz pracy, unikasz wysiłku takiego produktywnego i zamiast tego ciągle medytujesz, ale ta medytacja to jest tak naprawdę takie ociąganie się i takie lenistwo, nie? Bo medytacja może się zamienić też w lenistwo. Albo może w ogóle uciekasz w duchowość od życia codziennego. Ostatnio nagrywałem film na temat spiritual bypassingu, możecie obejrzeć, tam dowiecie się więcej i będziecie mogli zobaczyć, czy macie z czymś problem na drodze duchowej, czy to dotyczy bezpośrednio was. Mogą być też uzależnienia od seksu, bo orgazm jest bardzo taki przybliżony swoją strukturą, powiedzmy, swoim charakterem doznania do doświadczenia mistycznego. Albo można też uzależnić się od psychodelików, chociaż nie wiem, czy można się uzależnić od psychodelików, bo one generalnie same sobie również mają tendencję do niszczenia uzależnień. Można się bardziej uzależnić od tej tendencji do uciekania w jakiś stan. Chociaż w sumie to może być jedno i to samo. I jeszcze Damian tutaj porusza temat wrażliwego ośrodka kary i nagrody. Ja myślę, że każdy z nas ma wrażliwy ośrodek kary i nagrody. Takie przewrażliwienie pojawiłoby się wtedy, kiedy ktoś naprawdę nadużywa przyjemności. Jak ktoś z was nadużywa przyjemności i unika za wszelką cenę trudu, wysiłku, bólu, to ten ból będzie sprawiał wam jeszcze większy ból. Bo to tak trochę jest, że im bardziej wystawiamy się na ból i cierpienie, tym potem się bardziej na nie uodparniamy i mniej boli. Tu nie chodzi też o to, żeby cały czas, wiecie, wsadzić sobie, nie wiem, szpilkę gdzieś we wrażliwe miejsce i żeby kuło, nie? Że wtedy to nie będziemy czuć bólu, bo to też nie o to chodzi. Ale chodzi o to, żeby dostrzec tą tendencję i zarówno nie uciekać od bólu, i uważać po prostu, żeby przyjemności i namiętności nie zawładnęły naszym doświadczeniem. Więc taka mądrość, to zresztą jest ze stoicyzmu. Utrzymywanie uważności, droga środka, wiecie, te różne takie tematy. Tak, jeżeli chodzi również o uzależnienie od doświadczeń duchowych, bardzo często przychodzi tutaj inflacja psychologiczna ego, czyli to jest takie poczucie ego bycia wszystkim, ale nie takie poczucie jako doświadczenie takiej unii, ale przekonanie o byciu wszystkim, które no sprawia, że na przykład sądzimy, że możemy manipulować materią, że przy pomocy myśli możemy zmieniać świat, ale nie w takim sensie, że zmieniamy percepcję tego świata, ale naprawdę jak się komuś wydaje, że może kontrolować cały świat, wiecie, takim hardkorowym podejściu, odrzucając jakąkolwiek wiedzę taką pragmatyczną, materialną, ziemską, nie? To też można tak zaświrować i tak polecam wam uważać na to, bo no to jest często, to dotyczy często ludzi, którzy mają doświadczenia duchowe po zażyciu psychodelików i schodzą na ziemię, nie? Czasami niektórzy mówią, że to jest droga na skróty, że psychodeliki to zło, że wiecie, no jest jeszcze u nas ciągle ten taki podział na tych, którzy brali, na tych, którzy nie brali, if you know what I mean. No ale w rzeczywistości wiadomo, no można zrobić sobie krzywdę, tak? Można. Ale może to też uratować niektóre osoby, mi na przykład psychodeliki pomogły. To nie jest jakaś sugestia, że wszyscy muszą próbować, jak ktoś z was chce, to proszę bardzo, a jak nie, to okej, you know. Też wiecie, patrząc na aktualny stan rzeczy w Polsce, to może warto byłoby tak, wiecie, rozsiać kropelki kwasu po całym kraju. Nie mówiłem tego. Damian, wytnij to. Nie. Żart. Także uważajcie na to. Jeżeli macie problemy z uzależnieniami na drodze duchowej, polecam wam jogę. Jogę klasyczną z asanami. Stanie na głowie, pozycje drzewa i wszystkie inne, które mają na celu uziemić człowieka w rzeczywistości materialnej. Tak, żebyście nie uciekali od dyscypliny. Nie uciekali od takich, wiecie, codziennych obowiązków życia codziennego, no jak można to nazwać, no. No ja rozumiem, że wszystkie rzeczy się zadziewają, nie mamy woli i jak używasz słowa muszę, to znaczy, że nie jesteś duchowy, więc powinieneś przestać używać słowa muszę, to będziesz bardziej duchowy. Wiecie, o co chodzi. No ale, no, te tematy można jakoś pogodzić ze sobą i ogarnąć. Tak, ale mądrze powiedziałem dzisiaj. Słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o ten film, to tyle, jeżeli chodzi o to nagranie. Mam nadzieję, że pomogłem, że wniosłem wartość do waszego życia. Zostawcie łapki w górę, pozytywne przemyślunki. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, napiszcie je proszę na dole. Zapraszam was wszystkich na grupę na Facebooku. Wszyscy jesteśmy świadomością. Zapraszam was na konsultacje. Zapraszam. Gdzie ja jeszcze mogę was zaprosić? Na wspólną manifestację waszej wiary. Damian, kiedy ty to rośniesz? Jeszcze nie mam 30 lat, daj mi się pobawić. Spotkaliśmy się tutaj, wszyscy razem, aby cieszyć się tą chwilą w radości, miłości, jedności. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt Find Yourself, na dole macie linki, możecie to zrobić poprzez PayPala, Patronite'a. Zapraszam was do uczestnictwa w moich kursach piorącym ludziom mózg. No, w końcu nazywamy rzeczy po imieniu. I na Instagrama możecie sobie coś poczytać jeszcze o mnie. Trzymajcie się ciepło, do zobaczyska następnym razem. Miłego, elo, buźka.